Okej, chyba się już nagrywa. Tak. Zatem witamy w drugiej części i lecimy sobie dalej z pytaniami. Dzień dobry. Jak obniżyć mocznik i kreatyninę? HMB. Na jakiej zasadzie to działa? Oczywiście bierzemy pod uwagę, że ta osoba, co zadała to pytanie, dba o nawadnianie. Dużo spożywa płynów. Zadałeś mi pytanie, na które nie znam odpowiedzi, bo się nigdy nie zagłębiałem w to. Po prostu wiem, że HMB działa na obniżenie mocznika i kreatyniny. Wiem z doświadczenia, ale i opartego na moich, bo tam miałem 2-3 osoby, które zaczerpnęły to wiedzę od innych ludzi, którzy tych ludzi przerobili w PIP. Po prostu HMB działa. I wybaczcie, nie wiem, na jakich zasadach. Aha, czyli nie potrafisz po prostu uzasadnić? Nie potrafię. A jakie dawkowanie? Ale wiem, że działa. Pamiętasz, jakie dawkowanie tam było? Ja w ogóle nigdy nie kupiłem HMB w ogóle. O kurde, nie. Nie, bo to były 2 przypadki w życiu miałem po prostu. Aha. Gdzie się kogoś zapytałem, powiedziałem, że mam taki przypadek, gdzie gość ma wysokie mocznik, kreatyninę, bo gość bawił się w kolarstwo. I był problem, nie? I mówię, co? On mówi, to HMB. Mówię, jak? No weź HMB i zobacz. I gość brał HMB, wyniki spadły. Ja tak. To było parę temu, 2 lata temu, 1,5 roku temu może. Nie, bo to dość częsty taki parametr. Dużo ludzi z tym właśnie to parametrem. Niech rzucą HMB i ja zawsze się śmieję, zacznij od dawek, jakie poleca producent, na, żeby ci muskuły rosły. No. I niech zbada dana osoba. HMB nawet nie wiem, w jakich granicach cenowych się tam obraca. Nie wiem. To chyba nie jest jakiś drugi suplement. Nie. Wiem, że HMB bardzo fajnie działa na zwierzęta, na psy wyścigowe. Bardzo fajnie działa, zwiększa syntezę białek. Nie wiem, jak ja tak słyszę HMB, to mi się kojarzy tylko ja wiem! Gazeta Słodkiewicza, że zbudowano. No, pewnie tak było, ale chodzi o to, że działa, tylko że wiesz, nie wszystko działa tak jak się mówi, że jak jest sprzedawane, prawda? Mhm. Ale działa. Działa HMB na mocznik i na obniżenie kreatyniny. Na 1000% działa. Także proszę przetestować. Na pewno nie urwie wam ręki od tego. Tak, nic się nie stanie, a pomoże. Ale wybaczcie, nie wiem jak. Nie doszukiwałem się po prostu. Ja się tłumaczę z tego, bo to takie, wiesz, bo to jest dziwne, nie? Masz gościa na wywiadzie i on ci mówi, że nie wie. Jak to? Jak to nie wie? No nie wie, nie każdy wie wszystko. To też nie wie no wszystkiego. Tak. Jakby ktoś na przykład się ciebie zapytał, ty, a jak ja mam przed startem to i to, i tamto, i tamto, to co mam zrobić? Wiesz, nie? Jakbym wiedział wszystko, to bym leżał na kanapie teraz. Tak. I pieniędzy tak. Miał tyle. Dokładnie. Tutaj pytanie jest ode mnie, bo mnie to ciekawi. Dosyć taki temat trendy. Twoje zdanie na temat i co można po tym oczekiwać, i na razie na tym skończę, Semax. Ogólnie jak się czujesz w tych tematach peptydów? Powiem tak, coś wiem i doradzam klientom. Nie jestem wybitnym fachowcem w tym. Coś wiem. Byłem na jednym szkoleniu, doczytałem trochę tematów i coś wiem. Ale też wiem, że się pojawiło bardzo dużo wałków teraz już. Ludzie wyczuli pieniądz, bo to było się. O, to jest właśnie, robi się trendy, co mówiliśmy w poprzednim odcinku. Teraz chodzi trend na peptydy, nie? No na dużo się rzeczywiście. Nagle na kisę peptynę, teraz każdy kisę peptynę zabo HCG. I jest taki jeden lab, bardzo pimpowany przez niektórych, i badania mają fatalne na kisę peptynę, nikomu LH nie rusza, a na innych podchodzi w górę, więc tu nie będę robił ani antyreklamy, ani reklamy, ale no tak jest, już wyczuli pieniążek, nie? No dużo się tego wysypało rzeczywiście, teraz każdy jest sponsorowany, każdy tam... Ja też chyba będę. Też? Ale mam swoje zasady, to nie jest tak, że o, przyszli paczuszkę, to ja zrobię. Nie. Nie, ja tak samo, wziąć, nie jak ktoś... Wziąć, sprawdzić, przerobić na sobie, ja mówię, na mnie, na klientach, ja muszę i wtedy ewentualnie powiem, że to jest dobre. Bo tak że ja polecę coś, i potem będzie piechoś, ta łajza pipuje, żeby mieć pieniążki z tego, to ja tak nie, bo nie potrzebuję potem. To ja tak samo podchodzę do tego. Zarobię tam parę groszy, a będzie wstyd. No to co to jest ten Semax? Co mogę oczekiwać po tym? Lepiej będziesz myślał i się wyluzujesz. Semax jest i Selang, no bo dobrze, po tym pamiętam. O Selang też później miałem pytać, no. A, bardzo fajne środki. Czyli na to panie, są podobne takie, nie? Kurczę. Brain Fuel, coś w tym stylu?
Nie. Wiem, że po Solanku chyba, jeżeli nie, to po Symaksie, wybaczcie mi, bo to mi się nazwy mylą. Może być tak, że przymulisz trochę, że przyśniesz. Potem się obudzisz i nie będziesz mógł zasnąć. To taka ciekawostka, ale bardzo fajnie działają na głowę. Aha. Czyli taki modafinil usypiający, a potem nie, wybudza. Modafinil jest rewelacyjny. To trochę inaczej działa. Nie brałem tego nigdy, ale z tego, co wiem, działa fajnie na głowę i są ludzie, którzy notorycznie na tym jadą i po tym, jakie piszą posty oraz jak są ogarniętymi w swojej branży, widzę, że to działa na ich głowę. Bo wiesz, bo ja widzę, jak coś się rozwija i że mózg zapierdziela mu cały czas, nie? Że uchłonie wiedzę. Jak się dopytam, a dlaczego, mówię, a bo jem to i tamto i widzę, jak mi się głowa zmieniła. Nie? No to ciekawe. Epitalon. Na włosy fajnie działa, a z tego, co wiem. 12 tygodni bodajże trzeba chrupać i w mniejszej dawce. Czyli taki ulepszony koenzym Q10. Kurde, mówiąc łopatologicznie tak, ja to czuję, że mnie zabiją fachowcy po tym materiale teraz. To nie, bo uprzedzam, to nie jest tak. Wiecie, to napiszcie, bo ja nie jestem w tym wybitny, nie nagrywam o tym materiałów, nie prowadzę na temat szkoleń, ale wiem, że coś działa tak, jak ma działać, prawda? Ja chętnie takie osoby zaproszę, jak tam w komentarzu tak, śmiało. Ja chętnie nagram materiał i... Tak, niech się wykażą wiedzą w tym, co są super. Kiseptuna była już mówiona, wspomniałem. I teraz jest w modzie jest miedziowy. Teraz jest PIP na miedziowy peptyd. GHCU, dobrze? HCU, to też miałem pytać, no. Tak? To jest to cudeńko i bardzo fajnie działa na cerę, to jest też temat sprawdzony już. Aha, no widziałem, gojenie ran i ogólnie blizn, coś tego typu. Pomaga, na cerę pomaga na 100%. Czyli... Tylko nic z tych rzeczy nie działa tak, jak jest pipowane, gdzie niektórzy pipują, że wziął tutaj coś tam i od razu zdziałało. Nie, peptydy działają docelowo, to jest fajne, że masz peptyd taki i on działa through, że nie, że ci całą gospodarkę Bajzel robi, tylko punktowo zadziała. Ale nie działa to tak na tej zasadzie, że ty z automatu wiesz, raz przybijesz BPC i już będziesz naprawiony. Nie? No właśnie. Tak działa. A widziałem takie reklamy, że o, 3 razy BPC wziąłem, już mnie kolano nie boli. Super. Tak parafrazuję ten sens. No to tak nie działa troszkę. Ale działają. Peptydy działają, to jest moim zdaniem, to jest przyszłość sportu. To jest moje zdanie. Czyli twoim zdaniem warto zainwestować w coś tak, takiego. Tak, warto się kształcić w tym temacie bardzo, bo temat sterydów troszkę będzie tutaj, zostanie, tak mi się wydaje, na tym poziomie, ale tutaj już będą peptydy. I coś jeszcze będzie wyżej nad tym. Jestem tego pewny, tak jak tu siedzę po prostu. Bo ja widzę, co się dzieje, wiesz, też od strony trenerskiej, takich ludzi, którzy prowadzą, którzy szkolenia prowadzą. Ja widzę, gdzie to idzie wszystko, prawda? Już taki wyższy level. A powiedz mi, czy z tych 4 peptydów, które wymieniłem, można oczekiwać jakiegoś procesu anabolicznego, czy to jest dosłownie... Nie, tylko że zobacz, na przykład BPC, czy tam TB500 na przykład, przekłada się na regenerację. I to w konsekwencji poprowadzi cię, żebyś mógł trenować ciężej, lepiej szybciej się regeneruje, czyli więcej, twoja intensywność, gęstość treningowa będzie większa, więc będziesz bardziej rósł, w cudzysłowie. To w tą stronę. Peptydy są świetne dla... Oj. Peptydy są świetne dla chłopaków ze sportu walki. To jest rewelacja. Bo to wiesz, chłopaki ze sportu walki nie mają być duzi, mają być zregenerowani i mieć dużą wydolność. Więc tu pepki... No, powiem ci, że ja nawet nie zwracałem na to uwagi, bo ja biorę 250 właśnie w formie kapsułki rano BPC i na noc w formie iniekcyjnej, tak dla kontrastu 250. O, czyli i bardzo dobrze robisz. 500 dziennie. No i ale teraz, dużo trochę. Wiesz co, no ale mam problem z tymi jelitami. Tak, tak, no, ale, tak. No i tak teraz się zastanowiłem, to jestem trzeci tydzień, już prawie leci ponad 2 tygodnie na mostku, 300 tygodniowo. I słuchaj, bo ja teraz mam taki troszkę inny... Masz mostek 3 razy normal, no mów. Takie życie.
A nie, no, no słuchaj, no zależy co dla kogo mostek, ale znowu, nie no, ta dawka, dobra, odpoczynek, o, Tak. odpoczynek to jest. No bo ja też, Zaczerpnuję. żeby ktoś tu nie pomyślał, nie no, jeżeli bym leciał 2 gramy testa, no to 300 to jest TRP. Tak. Ale nie, ja No. naprawdę, 750 to jest maks, jaki lecę Maksimum. dosłownie, nie? I wystarcza mi to. Ale wracając, no i właśnie siedzę na tym sobie odpoczynku, i ja nie czuję się w ogóle jakiś zmęczony. Słuchaj, ja kardio robię nawet po 3 sesje dziennie. Dochodzę nawet do 120-130 minut dziennie. Do tego trening siłowy. Ja się muszę Dużo. ham ja muszę się hamować. Wiesz co, bo ja mam taki cel teraz przez te 8 tygodni, że mam formę teraz startową, bo ja z tego, co teraz jestem, ja mogę wyjść za 2 tygodnie na zawody. To jest dla mnie nie problem. Brakuje tylko tych środków utwardzających Tak. i wyjdę, nie? No i ja się muszę hamować i rzeczywiście może to BPC tak na mnie działa też, że się tak dobrze czuję i W regeneruję, bo ogóle BPC ja się nie czuję zajechany w ogóle, nie? wpływa na głowę. No, Na możliwe, głowę. no. Są na to badania i to jest potwierdzone. Ogólnie z BPC jest tak, że jest mało badań na ludziach, ale są. Dostałem takie pytanie na brief ostatnio, czy BPC może być dla kobiet w ciąży stosowane. Nie ma badań, które. Przez kobiety w ciąży. Nie ma badań, które. Słuchaj, a nie wiem, czy to nie chłopak ode mnie, bo on do mnie napisał, a ja mówię, nie wiem, napisz do Michała Piechosia, on może znać temat i możliwe, że to ten sam. To możliwe, że to on, to pozdrawiamy. A No. może tak, bo musiałbym przeczytać, mam w telefonie. Tak. To powiedziałem mu to, co tutaj powiem, że nie było prowadzonych badań na kobietach w ciąży oraz na wpływie, czy przechodzi BPC przez mleko, wiesz, podczas karmienia i tak dalej, czy jak to wygląda cała sytuacja. Więc ja bym odradzał, bo No. nie ma, które mówią, że można, nie ma, które mówią, że nie można. Więc patrząc do wyboru, to ja wolę mówić, że nie można. Chyba, że później by się urodził Achilles jakiś niewrażliwy na Nie, kontuzję, trójboista nie. urodzony. Nie urodziłby się. Dobra, lecimy dalej. Oto to było. Sposoby, suplementy na ogarnięcie apetytu. Chrom. O, to ci. Chrom działa na słodkie. Jak jest dużo chromu, to słodkiego nie będziesz chciał jeść. Według teorii. Mi się nigdy nie sprawdzało. Ja wpierdzielam jak głupi. Jak mam ochotę. Co widać, ale jest taki środek, nazywa się glukomanan, obok jest hejtowany. To jest błonnik w takich kuleczkach, kapsułkach. On To jest zakleja. suplement, lek? To można kupić na Allegro bodajże, czy tam gdzieś. Na Amazonie kiedyś kupiła babka. Jak Pamiętam to. Manan. glukomanan w I że dobrze, proszku. czyli nie, glukoman to już w tapsach jest. Nie, Jeżeli dobrze. widzę, że jest na sklepach suplementacyjnych A jest, normalnie, widzisz, no. no. Ja nawet nie pamiętam, czy dobrze nazwę pamiętałem. Glukomanan, tak, Tak, błonnik na błonnik to jest. odchudzanie. Tak, odchudzanie, po prostu jeść się nie chce, to całe odchudzanie. Ale ja mam patent taki, że dużo warzyw wpierdzielasz. Tylko z drugiej strony, jak rzucisz za dużo warzyw, to masz błonnika, za dużo też. Bo nie można wsadzić z błonnikiem, bo ci brzuch wypieprzy. No tak. Wtedy trzeba ubogo resztkowe jeść, no bogate, no, resztkowe jedzenie, więc to też trzeba w drugą stronę. A, czyli to jest ekstrakt z korzenia jakiegoś tam. Z korzenia koniak. O, koniak można pić, o, wtedy się Koniak, jest jak nic. koniak jest w nazwie, to już jest dobrze. To już jest dobrze. Jak konie No. może, to dwie łyżki na wiadro wody. Ale nie słyszałem o tym, no. No, widzę, że tu też naurobi, no. Także ciekawe. No a co jeszcze oprócz tego? Nie stosuję Ode suplementacji. mnie, No. bo też jest sposób. Tak, jest sposoby Albo supla. mówimy o sposobie, albo o suplach, a sposób mów ty, to powiem swój. Zajęcie. Jak masz zajęcie, to ci się nie chce jeść. To To już ci jest mówię dlaczego. sprawdzone. Ponieważ i to jest, a jeżeli masz takie stresujące zajęcie, to w ogóle nie będziesz jadł. Dlaczego? Ponieważ jest wyrzut kortyzolu, a kortyzol hamuje apetyt. Jeżeli ty coś robisz, muszę robić, i wkręcasz, muszę. To Tak, nie chce ci się jeść. dokładnie. Temat sprawdzony. No, bo ja A się. patent to są wszelkiej maści galaretki zero. Zero galaretka, kole No. gotujesz i zapychasz Bebzon.
Ja tego nie polecam, bo to się robi z tego błędne koło, wiesz? I wiem, że ludzie później przesadzają. Oni robią litr galaretki, zjedzą, to ich jeszcze bardziej wzdyma. Tak, bo tak, no tak, tak. No potem, to tak. Potem to już dochodzimy do 5-6 litrów. Byli tacy agenci, nie? 5-6 litrów galaretki. Racja. Rano wstaje, on już ma przyszykowane 6 pojemników z galaretką, nie? No. No, ja też, no tak dobra, robiłem, też tak robiłem, żebym nie był hipokrytą. Dlatego wiem, że najlepiej po prostu zacisnąć zęby, wyrzucić te gumy do rzucia, kole, bo to też wszystko wzmaga apetyt, te dodatki, no i kurczak z wody, no i nie będzie ci się chciało jeść. No nie będzie, nie będzie. To mi wszyscy chłopacy, którzy startowali, z którymi rozmawiałem, mówią: Michał, jak nie chcesz być głodny, musisz robić sobie jedzenie, które ci średnio smakuje. Dokładnie. I być na tyle konsekwentnym, że ty wiesz, że ty nie kupisz sobie princesy. I wystarczy. Tak. Ja właśnie teraz tak jestem po startach i troszkę gdzieś tam za jakiś twaróg się łapłem raz, a mówię, omleta z owocami zrobię. O. I już wróciły mi te smaki, które gdzieś tam zapomniałem ich, nie? I od razu zacząłem, wiesz, jak to się mówi, gryźć ścianę, nie? Ale od razu kurczak z wody? No, ja gotowane tylko mięso. Wiesz co, nie lubię smażonego. Kurczak z wody? No, wygodnie. Tylko garnek jest uwalony. Kurczak z wody. A nie lepiej z grilla sobie zrobić, tak elektrycznego? Wiesz co, ja powiem ci, że jeden posiłek mogę zjeść w ciągu dnia smażony, inaczej mnie brzuch łowi z tymi jelitami. A, kumam. No. A gotowane to nie, ale ja już, słuchaj, pół kostki rosołowej do tego, git, trochę magii. Dobre. Dobra, lekko strawnie. A ile kurczaka tak włożysz na garnek? Piersi? Kilo. No, kilo. Kurczę, jest kilogram gotowanego mięsa, jak ja mam w rosole tyle, to już jem i grzeczności. Bo... Nie, ja tak 3-4 posiłki, a teraz jeszcze białko podbiłem do góry. No. Teraz... Ale polewasz czymś polewasz tą kurę? Tak, coś? Tak, kotlin. A! Już się bałem, że ty masz surowy ryż i surowego tego kurczaka jesz takiego. A był, słuchaj, ogólnie jest taki kulturysta, nie będę mówił może który. Nie mów, bo się brać. Weteran już, bardzo dużo lat ma, dalej startuje. I z tego, co słyszałem, to on właśnie surowy ryż je przez całą tam większość swojej kariery. Suchy taki, w sensie tak, ugotowany i... Nie, z wodą normalnie sypki pyk. No. I to jest taka właśnie ciekawostka, że on tak robi. No. Ja pierdziele. Nie wiem, czy to się trawi taki? Nie. Nie, no to tak, no nie, no przecież to organizm sobie, wiesz, że to się mieli? To cały patent tym polega, że jak masz bardziej rozgotowany ryż, to szybciej organizm jest w stanie wyciągnąć z niego jelita. Mm. Wszystko powyciąga się, a jeżeli to jest twarde, to jak weszło, tak wyjdzie. Jakbyś miał pestkę teraz. Dlaczego pestki? Jak zjesz śliwki z pestką, jak wiśnie z pestką, no tam w ubikacji zabrzęczy, pęk, no. Bo organizm sobie z tym nie poradzi. Ale ja jak jeszcze kiedyś pracowałem na budowie, to pracowałem z taką ekipą, jak dorabiałem wakacje i był gość, który od małego jadł surowe mięso. Surowe mięso i normalnie przy mnie zjadł fileta z kurczaka surowego. Niemożliwe. No, było. To ekipa. No, ekipa dobra. No dobra, może skończysz, nie będę kontynuował, tak. Co się dalej działo. Jeszcze, co tutaj mamy? Trites 450. Czy możliwe jest takie stężenie? Czy jest to realne ugotować? Jeszcze jak? Trites. A to jest... 450. Ja tam się nie znam, ale się wypowiem. 150-ki robią. Z tego, co tam czytałem gdzieś w gazecie, to po pierwsze dupę by urwało, nie byłoby co zbierać. Musiałby być tyle rozpuszczalnika i tyle alkoholu, że nie. Ja uważam, że nie. Ktoś mówi, że da radę. Ja uważam z tego, co ja wiem i to od ludzi, którzy też coś w gazecie przeczytali, bo przecież nikt tego nie robi, że nie da rady zrobić bezbolesnego środka o takim stężeniu. Nie da rady. Jeżeli podobno z tego, co też ja wiem, podkreślam, że to jest moja wiedza, bo może wiesz, może jest jakiś guru, który wiesz, jakoś gada z bzdury. Ja wiem, że się nie rozpuści się taka ilość środka. Kryształów będzie tyle, że to trzeba by chyba zapalniczką grzać cały czas.
A jeżeli już jesteśmy przy takim temacie, a na przykład z oralami, bo często ludzie, wiesz, wysyłają na badania tabletkę oksy 10 mg, 14 siedzi w tabletce, przesypane nawet jest. Ja, kurde, jest możliwość przesypać. Jest to jak najbardziej, bo wbrew pozorom surowiec oksy nie jest tak drogi, jak kiedyś był. Tylko, że nie chce mi się wiedzieć, że przesypują. No. Nie chce mi się wiedzieć, a te badania z Facebooka, dopóki mnie tam, bo ja byłem na bardzo dużo ilości grup, tylko z wielu mnie powyrzucali, nie wiem czemu. Może wytykałem, mówiłem prawdę. Jak ktoś potrzebuje badanie, ja mogę mu zaraz zrobić. Ja mam w gimpie perfekcyjnie. No. Kiedyś prowadziłem bikiniary, więc umiem w gimpie przerabiać te rzeczy, więc bez problemu jestem w stanie zrobić badania ci. Że oksa ta ma 18 na 10 mg jest 18 oksy w oksie po prostu. Ja myślę, że takim i raz się też na to nadziałem, że takim najniebezpieczniejszym środkiem to wiadomo jest klen, nie? Tak, ale, to jest my tiger. Klen, ale właśnie nawet tak na własny rozum, tabletka ma 0,040 mikrogram. Nie? No jak to wymierzysz? Jak to wymierzyć? Jaką wagą? Piwnicy. Tak samo ta trójka. Tę trójkę zauważ, ona ma 25 mikro. No. Jak wymierzysz w piwnicy 25 mikro, żeby było na tabletkę? No. Jeśli chodzi o miligramy, już zrobisz to. To da radę już podzielić, przesypać. To wydaje mi się, że da radę. Ale żeby na mikrogramy? Sorry, ale dla mnie to jest niemożliwe. Ja się tak na nasze warunki takie, wiesz. Ja się tak nadziałem, bo właśnie jadłem sobie 40 mikrogram klena, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Nagle jak jednego dnia musiałem trafić po prostu niedomieszane, bo albo na jakąś grubę, tak. No to myślałem, że na SOR pojadę, nie? Że jakieś płukanie żołądka. Telepało, nie? A klen jest ciulowy, dla mnie klen to jest dużo gorszy niż salbutamol środek, ponieważ ma bardzo długi okres półtrwania, 32 godziny bodajże, 36. 6, 6, no. 6. Bardzo długi okres półtrwania. 32 godziny ma testosteron, jest związany z estrem. W krwi, a nieważne. Z SHBG, przepraszam. On ma 36 godzin, jest bardzo długo. Ja ogólnie jestem też zwolennikiem sali, już lepiej wziąć to, wyciągnąć, bo klena nie mamy w aptece, z tego co wiem. Tak, nie ma. A z sali mamy apteczne, już tego z sali więcej wziąć. I mamy oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bezpieczniej. I sali ile? 6-8 godzin? Coś do 8? Tak, dlatego trzeba dwa razy dziennie, można chrupnąć, czy 3, ale dwa razy dziennie wystarczy, bo jak zjesz na noc, to jest lipa, bo możesz nie zasnąć po prostu. Tak. Bo adrenalinka robi swoje, więc. I też od małej dawki zaczynać. Ja zawsze tam tak. Komuś rozpisuję, czy nawet sam biorę, to zaczynam od czwórki, a nie gdzieś tam. I bo też niektórzy dochodzą do 24 czy tam 30. To nie jest jakaś tam, powiedzmy, bardzo duża dawka, bo jak. Nie jest. Nie jest. Otworzycie opakowanie, macie coś takiego jak ulotka. I macie dawkowanie, gdzie nawet kobiety do 32 tam chyba jest napisane, tak, że jest spokojnie w ciągu. Anapolon jako lek stosuje się można stosować pół grama dziennie. Anapolonu. Pół grama? No. No, bo to jest lek na, przypuśćmy, ktoś ma AIDS, tak? Czyli niedokrwistość. Dokładnie. Jeżeli masz problemy takie, że twoje ciało się niszczy, no to Anapolonek wchodzi i do pół grama dochodzi dawkowanie, więc spokojnie, tak jak ludzie jedzą tam po 100 mikro, oj, woda zalewa, to problem jest. 100 miligramów, przepraszam. No ale to słuchaj, jak ludzie do pół grama dochodzą, no to wiadomo, jakie my... Ale to mi chodzi o lecznicze dawki, no. Tak? Bo o tym mówię. No a wiem. No. Ale mi chodzi o to, czy to osoby... Na pewno jakoś odczuwają jakieś problemy. No wiesz, dyskomfort. Przepraszam, że powiem, ale jeżeli dochodzi do pół grama i tu ma dyskomfort, a tu ma AIDS, no ma w dupie, ma w dupie rozwolnienie, dosłownie w przenośni. Ma to gdzieś, że mu leci woda z tyłka, nie? Ale dobrze powiedziałem. U nas też się kręciło parę osób koło pół grama. Kręcą się, ja to widać jest, po Antku widać, bo to jest takie nabicie, po prostu wyżyleni, a jak nie przyhamuje wody, to od razu, na dwa dni później. Gęba jak księżyc.
No ja maksymalnie 75 brałem i musiałem zakończyć imprezę w czwartym tygodniu, ale też profilaktyki nie stosowałem. To pierwszy Ale wystarczy, błąd. Nie? Ale wystarczy. No, słuchaj, ja 25 zacząłem, ja już czułem. Tak, i wystarczy, 50. I to tak mówię, jak z tobą rozmawiałem, że właśnie sobie zacznę na masie. 25, pre-workout tylko i wyłącznie. I czuć, nie? Że bierzesz, mówisz, papierdziele. Przez dłuższy okres czasu to postosuję i zobaczymy, jak to się będzie miało. No. Będzie git. No i też błędem takim było, że profilaktyki nie stosowałem, a teraz zanim zacznę stosować, to już wcześniej troszkę rozpocznę profilaktykę. Z 2 tygodnie wcześniej już. Niech sobie... tam się dzieje już, nie? Tak. Niech wiedzą, że ktoś nadciąga. Tak. Kolejne pytanie. Prima. Co sądzisz na ten temat? Warto, nie warto? Czy zbija estro? Nie warto. Nie warto. Ale nie warte. Mamy pewniaka 100%. Tak, super, ale po co? Tobie tak. Kowalskiemu po co, Primo Bolon? A tak, jeżeli na przykład na moim Masteron. Przykładzie, na moim przykładzie dla zawodnika, ogólnie Primy? No, bardziej środek taki, w jakim celu, bardziej redukcyjnym, masowym? No ja bym na pewno walił, wiesz, patrząc czym jest Primo Bolon, bardziej bym walił przy redukcji na pewno i to blisko startu, jeżeli już. Nie może przed samym startem, ale blisko startu. Tak z tego, co ja rozkminiając, co to za środek jest, prawda, i jak działa, powiem ci, że nikomu nigdy w całej mojej karierze nie powiedziałem to kup Primo Bolon sobie, stosuj, bo uważam cały czas, że większości osób wystarczy master, jeżeli już tak wiesz, to są trochę inne środki, ale skala działania wystarczy po prostu. Nie? Też zbija estro jak Boldenon, coś na podobnej zasadzie, bo dużo osób na pewno. Dużo osób właśnie mówi, że Prima Valomim trzyma fajnie estro, nie trzeba brać inhibitorów. Tak. Boldenon, jeden z metabolitów Boldenonu jest ATD, które zbija estrogen w tkance, blokuje enzym aromatazy znajdujący się w tkance tłuszczowej. A Prima to jest zupełnie inny środek. To jest pochoda dehydrotestosteronu. Więc na tej zasadzie wiąże enzym aromatazy jako DHT po prostu. Jeżeli tak jest, wiesz, ja, kurde, Masteron powinien i robi to, blokować enzym aromatazy, Winstrol. I zobacz, jaką dawkę trzeba wziąć Winstrolu, czy tam Masteronu bardziej, bo Winstrol jest bardzo silny, ale Masteronu, żeby przytrzymać enzym aromatazy. Jeżeli jesz 0,5 grama testosteronu tygodniowo wbijasz, to ile musisz mieć Masteronu, żeby estro było w normie? Myślę, wydaje, że 1:1, przynajmniej 1:1. No. A to nie jest jakiś bardzo słaby środek, więc pytanie, ile musiałby iść Primy, żeby było tak samo? Wiesz, chodzi mi o to, że ile jest Primy w Primie, a ile jest czegoś dodane jeszcze, żeby był ten efekt, obniża estrogen. Tak jak jest w Boldenonie teraz. Boldenon każdemu zbija estrogen, a jak chłopaki 10 lat temu bili Boldenon, to nikomu estrogenu nie zbijał. Zastanawiające to jest dla mnie. Czemu tak się dzieje? Tak jak każdy po trenie miał kaszel jakiś czas temu, nie? Każdy kaszel po trembolonie, a trembolon nie ma takiego side'u jak kaszel. Więc no. I nie jest żółty. Brązowy, nie jest brązowy. No. Bo Finaplix, tak? Oryginalny trembolon, ten dla bydła stosowany w Stanach jest brązowy. Się przyjęło, że każdy tren musi być brązowy. Jak masz żółty czy tam biały, to nie trembolon. Bo pewnie to nie zależy od oleju, prawda? No. Co do GH dorzucić? Te 3 czy te 4? Nie rozumiem pytania. Nie, umówmy się, że ktoś stosuje GH, nie? Tak. Stosuje GH, no i był na badaniach, ta tarczyca średnio tam wyszła. I no bo teraz nie wiem, czy tam śledzić, ale jest takie, że nie daje się te trójki do GH, tylko te 4, że to lepiej konwertuje i lepiej warto w to pójść, w tę 4 niż w tę 3. Bo jednak te 3 to masz już taką gotową formę, tak? A tak. Te 4 musi sobie... To, która działa. No. Bo te 3 jest 4-krotnie bardziej, jak się nazywa w polsku powiedzieć, 4-krotnie bardziej działa. 4-krotnie bardziej działa niż te 4. I te 3 powstaje
tylko w 25% w tarczycy, reszta jest z konwersji 104. Więc tak. Ja bym podawał to i to. Czyli nowotyral. Nowotyral, dokładnie, dokładnie. Przynajmniej tak naprawdę. Na nowotyral i macie przynajmniej pewniaka. Tak. Ja też już nie robi. Nie odkrywałbym koła na nowo, powiem szczerze. No, nie, ja się nie bawię w żadne już takie te trójki jakieś tam z fabryki. Tak, super lab, tak, bo to. No, tylko po prostu wolę to już. Szkoda wapno jeść. No, a jak ogólnie myślisz, bo teraz jest taki. Znaczy, kto nie ma, to nie ma. Brak pregnyli. Myślę, że to kisepeptyna wróci. Kisepeptyna zrobi robotę. A czy tak? Wróci. Kisepeptyna zrobi. Peptyd, kisepeptyna. Zrobi robotę. Tylko tak jak mówiłem, będzie coraz więcej wałków wracało, bo jest popyt, a już nie ma w sklepach, więc będą sprzedawali jakiś olej rzepakowy, czy tam kredę będą kruszyli do tych fiolek, ale wróci. Już tak długo jak, nie tak, ma. Tak jak Proviron wrócił. Wrócił. Tak, prawie wrócił. Wrócił, ale jest inny środek. Nowitrele, dobrze mówię? Nowitrele. Nowitrele. Ale tak. To w Polsce już jest? No weź zobacz, czy nie ma na Actumalek. Masz sprawdzić jak? No. Mi się wydaje, że jest. No. Jest. Jaki drogi w ogóle? No, ale jest Polszy w Polsce? Jest. 18% aptek w Polsce, no to ładnie. No. No, ale. Ile? Od 120 do 180. Nie, chcesz nie kupuj. No to no, wiesz, wszystko podrożało. Stal podrożała, teraz kosztuje w niektórych hurtowniach po 7 tysięcy za tonę już stale. Kosztowała 3,5, chciałem ci powiedzieć, parę miesięcy temu. Tak, ciekawostka taka. No, w ogóle wpisałem, to mi wyskoczył jakiś aparat też. Dobrze. No to chyba już jest materiału tego też ponad 30 minut, także no fajnie, dwie to części już starczy. Wyszły. To już starczy, wystarczy wam. Chcecie więcej, to się zapisujcie na szkolenie. Właśnie, ty, w tym odcinku nie pimpowaliśmy szkoleń. No jest, pamiętam. W Warszawie i w Gdańsku. Na dzień dzisiejszy, a będą jeszcze gdzie indziej, tylko zobaczymy, jak to będzie z tą i sytuacją. Tematyka w skrócie? No doping. Podstawa, no oczywiście, że tak. Podstawa, czyli doping. Czyli nie, no jest część teoretyczna i część praktyczna. I zawsze to podkreślam, że najlepsze w tym wszystkim są rozmowy. Bo na szkoleniu możemy rozmawiać tak, teraz tu sobie rozmawiamy, tak jeden może, wiesz, może ktoś powiedzieć, słuchaj Michał, a ja mam takie pytanie, bo ty mówisz to i to, a ja brałem to i to i działo się tak i tak. A dlaczego tak jest? No bo jakbyś brał to i to, to stanie się to i to. Wiesz, to jest praktyka, to jest, przydaje się i to jest lepsze w szkoleniu po prostu, to. Nie to jest na slajdzie, tylko to, co ty możesz wziąć dla siebie bezpośrednio po prostu. To jest już... Też dlatego ja jeździłem na szkolenia bardzo, lubiłem jeździć, tak. Michał nie wspomniał, ale mi tam mówił poza kamerą, że oczywiście certyfikat dostanie każdy, który na koniec wypełni test bezbłędnie. Dostajesz 15 pytań, musi być wszystko perfekt. Nie. Byłem na takim szkoleniu raz. Byłem. Wiesz co, tak? Kupę lat temu, jako zostałem zaproszony. To znaczy, powiem ci tak, jeżeli ktoś płaci pieniądze, ale nie z dopingu, ogólnie z treningu. No. Tak, wiesz co, tylko że... Ja prowadzę szkolenie, on trwa 8 godzin. I ja widzę po ludziach, że po 4 godzinach już jest tak... No tak, no nie ma się co oszukiwać. I wtedy, wiesz, przerwa i zmiana tematu jest. Ja już się tego nauczyłem w prowadzeniu szkoleń, że w ogóle to jest śmieszne, bo ja tu jestem innym gościem niż na szkoleniu, bo mi się źle mówi, jak ja siedzę. Jak ja stoję, to wtedy jest, wiesz, nie, power. Ale ja się nauczyłem tego. Jak Wodyn, jak Wodyn, nie? Tak, no ty bicep zerwał, kurczę. A przy czym? Bo ja mi się... Przy martwym, chwyt zmienił. Słuchaj, a on chyba mówił, oglądałem z nim materiał, zanim się to stało, z 2 tygodnie wcześniej, że właśnie tam robi biceps, żeby ten biceps był
No trudno, nawet najlepszym no, się wyszło. Może zdarzyć. No, najlepszym, dosłownie najlepszym. Najlepszym, no. No i jak prowadzisz szkolenie, tak wrócę, to jest tak, że mówisz 15 minut, co, spójrzmy, wiesz, to jest to i po 15 minutach trzeba wpierdzielić albo anegdotę, albo zmienić ton, albo słuchajcie, a teraz tak, żeby ludzie zaskoczyli, nie? To tak ciekawostka. Tak. Tego też trzeba się nauczyć. Albo musisz porobić ten testosteron w ampułkach i kto zgadnie, powie mi i rzucasz w tłum. Lotką. Dla albo kolegi każdemu, z trzeciego rzędu. Każdemu modafinil i no, nieważne. To nie zasną. Oj nie. Na wejściu, ważne. Słuchaj, na wejściu ten, jak to się nazywa, do dezynfekcji, pod język. Tak, od razu, tak, i wchodzi się. No, dobra, koniec tych żartów. Tak. To jeszcze raz przypominamy, Warszawa, koniec sierpnia. I pierwsza sobota września, Gdańsk. Gdańsk. Info będzie, jest na Facebooku. Miejsca. Ja naprawdę polecam. Słuchaj, ja bym sam z tego skorzystał, bo ja jestem z Warszawy, ale jadę w tym terminie na 99% na wakacje. No. Chyba, że nie pojadę, to już... Wszyscy tak mówią. Na 21 się zapiszę. To nie, nie da się tak. Albo dobra, to słuchaj, to ja ci przeleję... A to za śmiało! Śmiało. Przeleję ci za kurs, a mnie nie będzie. O, super. To nie. Dobra, jeszcze raz zapraszamy na kurs, oczywiście na profil do Michała, Instagrama, Facebooka i na YouTube. I na YouTube, bo obiecał, że będzie odremontowany. Reaktywacja. Szybkie bomby będą. Tak. Filmy stare. Także ja będzie tylko czekam. No i co? No i tyle w tym materiale. Do następnego. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiamy. Siema. Hejka.